Witam Państwa serdecznie, nazywam się Lech Tkaczyk, jestem prezesem wydawnictwa Astron z Wrocławia. Zajmujemy się od 2 lat ogólnopolską akcją Cukrzyca Stop, mniej cukru, więcej życia, przez wiedzę do zdrowia. W ramach ogólnopolskiej akcji Mniej cukru, więcej życia, przez wiedzę do zdrowia ukazały się 2 pozycje książkowe, Kuchnia diabetyków oraz Cukrzyca. Pozycje te warte są omówienia. Książka pierwsza, Cukrzyca w pytaniach i odpowiedziach, jest podstawowym jak gdyby podręcznikiem, bardzo prostym, kompletnie nieskomplikowanym. Tak jak skomplikowaną jest choroba cukrzyca i jej odgałęzienia pokrewne, tak tutaj mamy ją po prostu w pytaniach i odpowiedziach. Jak za pomocą prostych zadawanych sobie czy naszych bliskich pytań odkryć, że jesteśmy zagrożeni cukrzycą. Kiedy rozpoczynaliśmy tę akcję ogólnopolską Stop Cukrzycy, byliśmy praktycznie jedynymi na rynku polskim, którzy tym tematem tak bardzo i szeroko się zajmowali. Stworzyliśmy plakaty, organizowaliśmy pomiary cukru w różnego rodzaju instytucjach prozdrowotnych. Temat ten po prostu był dla nas cały czas i jest ważki. Po nas już w tym roku pojawiły się inne firmy, bardziej profesjonalne może, z większym kapitałem, które też promują temat wiedzy na temat cukrzycy. Kiedy zaczynaliśmy, tak jak wspomniałem, ową akcję 2 lata temu, mówiło się, że chorych na cukrzycę jest w Polsce 2 miliony i zagrożonych 2 miliony ludzi. Dzisiaj mówi się o tym, o informacji z ostatnich dni konferencji diabetycznej, mówią o tym, że chorych na cukrzycę jest już 2,5 miliona i co roku przybywa nam około 50 tysięcy osób, ludzi zagrożonych tym schorzeniem. Druga książka, Kuchnia diabetyków, która przebojem wdarła się na rynek wydawniczy i do osób zainteresowanych tematem, jest prosta w formie informacja, co powinniśmy jeść, jak powinniśmy się odżywiać, na co powinniśmy zwracać uwagę. Są podane w potrawach indeksy glikemiczne. Jest to książka kompletnie nieskomplikowana, nie wydziwia, tak jak i poprzednia książka, nie straszy nikogo. Po prostu mówi w sposób jasny, oczywisty i przejrzysty to, co powinien wiedzieć każdy z nas, nie tylko zagrożony cukrzycą, ale i nie tylko chory na cukrzycę, ale każdy, który powinien dbać o siebie, każdy, który powinien uważać, że taka cukrzyca, ta choroba, taki cichy zabójca może pojawić się w naszej rodzinie, może dotyczyć nas, może nas dotknąć i stosując tego typu sposób odżywiania, jaki podany jest przez Barbarę Jakimowicz-Klein w Kuchni Diabetyków, może nas uchronić od właśnie takiego zagrożenia, pogłębienia tej choroby, a nawet zatrzymania tego poziomu cukru na właściwym poziomie. Chciałbym też się pochwalić, że jestem w trakcie pisania nowej książki o cukrzycy dla dzieci, prostej i dla rodziców, żeby też powiedzieć o tym, że nie tylko dorośli, ale dzieci też mogą być i są zagrożone taką chorobą i na taką chorobę chorują i tak mało się na ten temat mówi. Przygotowaliśmy też w ramach mojej firmy Centrum Medycyny Naturalnej Zdrowie mieszankę ziołową, która się nazywa bardzo pięknie CS100, czyli poziom cukru maksymalny 100, C, cukier, S, stop. Zapraszam do też kupowania tej mieszanki ziołowej. Dziękuję bardzo.